Zamarzyłem sobie smart dom. Zamarzyłem sobie, żeby w moim domu pojawiło się sporo nowych, ciekawych technologicznych rozwiązań. Sporo rzeczy już jest wpięte w jakąś sieć. Moje rolety są sterowane przez telefon, moje jacuzzi mogę sterować telefonem, ale coś, co mnie od jakiegoś czasu irytuje, to kalendarz na mojej lodówce. Więc wymyśliłem sobie nowy projekt. Taki projekt, który będzie otwierał też nową serię, mam nadzieję, na tym kanale, czyli Do It Yourself. Pierwszy pomysł to kalendarz, który będzie interaktywny, spięty z moim kalendarzem googlowskim. Czego do tego potrzebujemy? Krok pierwszy. Potrzebujemy Mistika, czyli takie narzędzie, które powoduje, że możemy w dowolnym miejscu wysiedlać cokolwiek. Przynajmniej tak to sobie wymyśliłem. Potrzebujemy rzepów. Potrzebujemy ładowarki. Potrzebujemy czegoś, na czym możemy to wysiedlać. Trochę kabelków. Więcej kabelków. I monitor. Znalazłem taki na Temu, czy jakimś tego typu portalu, ekran, który wyświetla się mniej więcej w ten sposób. To taki bardzo cieniutki ekranik, który można wykorzystywać jako drugi ekran do komputera, a ja wymyśliłem, że uzupełnię go w kalendarz, zaraz pokażę Ci jak, dzięki innowacyjnym technologiom, no i będę tam sobie coś wyświetlał. Jaki ma pomysł? No więc ma pomysł, że to po prostu przykleję na lodówkę, a w tym miejscu będę wyświetlał interaktywny kalendarz razem z prognozą pogody lub innego tego typu gadżetami. Żeby to zrobić, no muszę jakoś to urządzenie, które jest po prostu płaskim monitorem bez niczego w środku, podłączyć do internetu. Myślałem nad Raspberry Pi albo nad jakimś takim mini komputerem, ale to trochę przerasta moje kompetencje i możliwości, więc wymyśliłem, że podłączę takiego Mistika. Znalazłem jakiegoś używanego na OLX-ie. To taki Chromecast, który pozwala nam za pomocą tego małego urządzenia podłączyć się do internetu i wyświetlać tu jakieś rzeczy. No to teraz szybka pauza, ja popodłączam kabelki i zaraz pokażę Ci, jak to działa. A potem za pomocą Hostinger Horizons zaprojektuję stronę internetową, która będzie się tutaj wyświetlała. I teraz to urządzenie, generalnie rzecz ujmując, służy do na przykład wyświetlania filmów na Netflixie. O, lepiej go nie ruszać chyba w tym momencie. Dzieje się, czy się nie dzieje. Więc dzieje się coś takiego, czyli coś nie działa. Jeszcze nie wiem co. Mam nadzieję, że zaraz uda mi się ten problem obejść, bo już kiedyś udało mi się go na chwilę podłączyć, ale nie wiem dlaczego teraz się dzieje tak, jak się dzieje. Dobre 8 godzin później, 13 różnych sprzętów i w końcu udało mi się znaleźć odpowiedź, dlaczego to nie działa tak, jak miało działać, ale po kolei. Temat wydawał się bardzo prosty, no więc chodziło o to, że za pomocą takiego kabelka USB chciałem podłączyć, no właśnie, takie oto urządzenie, które czasem się rozłącza, ale generalnie rzecz ujmując działa. No więc pomysł był taki, żeby podłączyć to tutaj i na początku to działało, ale okazało się, że po podłączeniu próbnie do telewizora przestało działać właśnie dlatego, że przestawiło się na automatyczne generowanie kolorów i automatyczne ustawienie RGB i HDR. Dzięki czemu był super ładny obraz na monitorze, ale po podłączeniu do tego sprzętu przestało działać. Nawet poszedłem pożyczyć Chromecasta, żeby przetestować alternatywnie, czy to będzie śmigało lepiej. I się okazało, że Chromecast również podobnie po pierwszej konfiguracji się po prostu wyłączał. No i w końcu, za pomocą ChatGPT i jego podpowiedzi, udało się ustalić, że wystarczy włączyć na chwilę tutaj, wejść w ustawienia, wyłączyć odświeżanie, wyłączyć HDR, wyłączyć kodowanie koloru z jakiegoś tam Y, coś tam na zwykły, taki klasyczny RGBT i proszę bardzo, działa. No to teraz jeszcze jedna rzecz, co tu będę wyświetlał. No to musimy przeskoczyć na mój komputer i tam pokażę. Więc wyzwanie, które mam, jest takie, że ten oto monitor, na którym będę wsiadał swój katalog, a tu właśnie pisze cały czas aplikacja, no ma kable zasilające z tej strony. Natomiast lodówka ma drzwi otwierane w drugą stronę, więc będę musiał poprosić Horizonta na sam koniec, żeby, mam nadzieję, odwrócił o 360, o 180 stopni ten ekran, żeby kable były z tamtej strony. Mam nadzieję, że to będzie czytelniejsze, kiedy to zrobię. Natomiast mam nadzieję, że Horizont dobrze zrozumiał, co mi chodzi, bo niestety ten ekran nie ma funkcji rotate i nie da się obrócić ekranu w taki sposób. No cóż, tanie ekrany mają to do siebie. Dobra, wracając do budowy aplikacji, bo już coś zostało stworzone. Więc pomysł tak naprawdę jest prosty. Tutaj tworzy się strona internetowa, dedykowana na moim prywatnym adresie, którego nikt nie będzie miał dostępu, a ja tutaj po prostu za pomocą przeglądarki browser na tym urządzeniu będę w stanie wyświetlić sobie cały ekran mojego kalendarza razem z widokiem. O, i już kalendarz działa. Dokładnie o to chodziło. To teraz czas podpiąć mój kalendarz prywatny. No i skoro już prawie wszystko mamy, to wystarczy teraz, że wejdę tutaj na adres strony internetowej i mam nadzieję, że za chwilę wyświetli się kalendarz. I śmiga. Kalendarz podłączony. Jeszcze muszę delikatnie poprawić tutaj elementy wizualne oraz oczywiście zrobić tą wywrotkę do gruntami, więc szybki powrót na jedną minutę dosłownie do Horizonta i jutro montujemy na tablicy już to urządzenie. Mam nadzieję, że wszystko zadziała. Już nie będę was zanudzał, jak obracam na ekran, więc lecimy spać. Na razie. Przerywamy nadawanie programu. Mam specjalne, ważne ogłoszenie, a to jest blog sponsorowany. Partnerem mojego bloga jest Hostinger. I w miesiącu listopadzie, ze względu na Black Friday, Hostinger przygotował masę ciekawych promocji. Ich najpopularniejsze plany, chociaż biznesplan, dla stron opartych na WordPressie lub na edytorze stron internetowych w sposób wizualny, są znacznie, znacznie przecenione. To naprawdę wyjątkowy czas, w trakcie którego można złapać bardzo fajny hosting w bardzo niewielkich
pieniądzach. Oczywiście wszystkie informacje są poniżej w opisie tego materiału. Jeżeli masz ochotę, to to jest idealny moment, aby zacząć i zbudować swoją pierwszą stronę na Hostingerze. Facepalm. Nagrywałem już na drugą kamerę, pewnie tu zobaczysz przebitki. No bo wczoraj już skończyłem projektować to, co ma się wydarzyć na moim ekranie. Natomiast no niestety nie nagrało się, więc nagrywam jeszcze raz. Pokażę ci już nie cały proces krok po kroku, tylko tak skróconą formę, co chciałem zrobić i w jaki sposób to zaprojektowałem. No, rzeczą pierwszą było wejście w usługę Horizont w ramach Hostingera, który pomógł mi zaprojektować cały serwis krok po kroku, który ma się tutaj wyświetlać jako taki smart dashboard. Tutaj zrobiłem bardzo prostą rzecz, czyli napisałem: hej, chcę wyświetlać stronę internetową w określonej rozdzielczości 1260, chyba taka jest standardowa na 860, i chcę, żeby to był dashboard, który będzie wyświetlał informacje z mojego kalendarza Google oraz do góry datę, godzinę, prognozę pogody. Natomiast ma być to typu night mode, czyli ma nie wyświetlać dodatkowych informacji, białe litery na czarnym tle albo na granatowym tle, i później utwórz env local, żeby mógł tam podać dane API. Tu już wiedziałem, jak zadać pytanie, bo to robiłem w poprzednim czacie, więc zaraz ci to pokażę. Mam nadzieję, że on teraz bardzo szybko będzie w stanie przez ten proces ze mną przejść. Cel jest taki: Horizont jest o tyle ciekawą aplikacją, że w momencie, kiedy zadajemy takie zapytanie, to on projektuje cały dashboard w naszym imieniu. Natomiast równocześnie stosunkowo niedawna daje nam dostęp również do kodu, czyli możemy edytować kod źródłowy, na przykład właśnie tworząc tego typu dla aplikacji lokalne środowisko, w którym możemy podać nasze dane API. Te dane API, czyli klucze, które pozwalają integrować się z kalendarzem Google, krok po kroku łącząc takie informacje pomiędzy serwisami. Więc wydaje się to być dosyć przystępne. Niestety tworzenie tego typu aplikacji ma jedną wadę, która bardzo mnie frustruje, czyli trzeba pobrać API z Google Cloud, takie panelu administracyjnego, co bardzo mnie wkurza, bo to jest bardzo nielogiczne i za każdym razem, jak mam tam siadać, to boli mnie brzuch, więc bardzo często pracuję z czatem GPT, przeskakując pomiędzy ekranami i on mi tłumaczy po prostu krok po kroku, co mam kliknąć, gdzie mam kliknąć, żeby zrealizować mój cel. Więc pokażę ci mniej więcej teraz, jak to przechodzę krok po kroku. On w tym czasie utworzy taki pierwszy widget, jak widzisz, tworzy aktualizowanie środowiska, tworzy całość tej aplikacji. No i tak naprawdę za chwileczkę dashboard będzie gotowy do takiego stopnia, że mógł ci pokazać, jak to wygląda, a zaraz przeskoczę do ekranu, w którym już go zrobiłem i już go skończyłem, więc dajmy mu chwileczkę, żeby on tutaj dokończył. On tutaj jeszcze chce się łączyć z jakiś Open Weather Map, no to tego nie będziemy chcieli. No dobra, niech nam pokaże. Ostatnie kroki, widzę, już się projektuje część wizualna. Daj znać, czy chcesz coś zmienić, no to pozwól mi to zobaczyć. Ta-dam! No i tak naprawdę dokładnie o to chodziło, tylko oczywiście w tym momencie nie mamy połączonego kalendarza. Mój dashboard wygląda bardzo podobnie, zaraz ci go pokażę. Tutaj może być pogoda. W sumie to jest nawet ładniejsze niż ten dashboard, który stworzyłem finalnie, ale już nie będę go edytował. Więc klikając edytuj zawartość, możesz te niebieskie pola po prostu zmienić w formie tekstu, tak? Czyli zamiast odśwież, zmienić tutaj nazwę na nowe wydarzenia, zamiast nadchodzące, wpisać cokolwiek. Natomiast w zakładce kod mamy cały ten projekt strony internetowej, który jest całkowicie tutaj przygotowany. Jeden z tych pierwszych elementów to jest właśnie envlocal. I tutaj, jak widzimy, od razu mamy opis, co musimy wkleić. Czyli dosłownie mamy propozycję, żeby wejść na console cloud Google, pobrać odpowiedni credentials, następnie do kalendarza ID, dodać maila albo informacje, o tym za chwilę ci pokażę. No i na końcu proponuję też weather. No, nas to nie interesuje, nie będziemy tej pogody podpinać. Więc tak wygląda finalnie mój dashboard. Tu oczywiście mogę podłączyć swój kalendarz googlowski. Wystarczy, że przejdę przez konkretny kalendarz, spróbuję teraz to wrócić. O, no właśnie, nie mogę tego pokazać, bo to jest poprzednia wersja. Natomiast tak on się projektował, bardzo, tak wyglądał bardzo podobnie. Natomiast tak wygląda w wersji finalnej. Zaraz wyjaśnię ci dlaczego, bo okazało się, że ten mój element, który no, jest jakby elementem ostatecznym, czyli przeklejeniem fizycznego kalendarza, ma kable po jednej stronie, więc muszę go powiesić do góry nogami. No i na szczęście mi tutaj pomógł. Natomiast jak zobaczysz sobie ten proces, który tutaj wygląda, to on tak naprawdę jedzie krok po kroku dokładnie przez te wszystkie etapy. Tylko że tam w jednym miejscu gdzieś się zgubiłem, to właśnie nie mogłem pobrać danych z Google Cloud Console, coś tam nie mogłem się z nim dogadać, skąd te dane mam pobrać, i po prostu chwilę to zajmowało. Natomiast konsekwencje są dokładnie takie, że tutaj jest też ciekawe to, że na przykład mogłem mu wrzucić screena z błędem, że coś się nie pobrało, i on natychmiast próbował to naprawić krok po kroku. To bardzo fajna funkcja, dzięki temu mogłem zaprojektować cały ten mikroserwis. Oczywiście istnieje alternatywa, Dagboard, i to jest taki kalendarz, który właśnie pozwala się podpiąć bardzo ładnie i go wyświetlać. Natomiast on jest płatny, no więc stwierdziłem, że nie chcę płacić. Tu działa to w formie widgetów, że możemy sobie przesuwać te elementy, i czułem, że tam jest bardzo mała możliwość takiego administracji tymi elementami, więc stwierdziłem, że no, zamiast tego pozwolę sobie przygotować to właśnie przez Horizont. Nie dość, że wyszło taniej, bo mam to już u siebie na swoim serwerze i nic mnie to więcej nie będzie kosztowało, jak i no, po prostu finalnie mogłem zrobić tą wersję, no właśnie, w takiej formie. No to jeszcze teraz pokażę ci, o co chodzi z tym Google Cloud Console. To jest taki panel, który rejestrujemy się normalnie z naszego maila, ja to jestem nawet zarejestrowany na maila prywatnego, który pozwala nam udostępnić interfejsy API i różnego rodzaju usług bezpośrednio do aplikacji. To jest irytujące, ale w pewnym sensie dobre. Jak wejdziemy sobie w interfejsy, to tak naprawdę naszym kolejnym krokiem będzie wejście w ekrany zgody, out,
I tutaj tak naprawdę utworzenie tych wszystkich elementów, które są nam potrzebne. Jak wejdziemy w klienty, to mamy tutaj, jak widzisz, wygenerowane dwa. I zasada jest bardzo prosta. Klikamy utwórz klienta, wybieramy rodzaj aplikacji. Prawie zawsze będzie to aplikacja internetowa. Możemy to nazwać ją sobie wewnętrznie jakoś tam jak chcemy. A w tych dwóch adresach, podałem od razu w obu przypadkach, podałem adres strony internetowej, którą wygenerował Hostinger, żeby wsiedzieć mój kalendarz. Czyli musiałem wrócić do Horizonta, kliknąć opublikuj, wtedy on zrobi domenę roboczą, czyli tam, gdzie będzie wysyłał zapytanie o dostęp do kalendarza przez API. No i tutaj w obu miejscach podaję ten sam adres internetowy. No i ostatnim krokiem, kiedy już utworzymy ten kod w taki sposób, czyli utwórz klienta, tak jak pokazałem wcześniej, to pobieramy sobie ten kod klienta out.info. No i wklejamy go w tych ustawieniach, o którym tutaj pokazywałem na tym demo, czyli kod nflocal. Tutaj wklejamy po prostu dokładnie ten kod. Dokładnie w tym miejscu. Natomiast drugie rozwiązanie, które trzeba było zrobić, to był też dostęp do danych i trzeba było określić zakresy, które tutaj są potrzebne. Jestem teraz w innym narzędziu, natomiast co do zasady, tworząc tego typu zakresy, klikamy dodaj zakresy i tutaj z listy wybieramy kalendar. I tak naprawdę możemy dać całe Google API, a możemy też zobaczyć poszczególne funkcje. W mojej aplikacji całkowicie wystarczało read-only, czyli ma tylko odczytywać mój ekran, ten, który przykleję na lodówkę. Nie ma ekranu dodatkowego, w związku z czym nie dało się tutaj nic więcej zrobić. I właściwie jeszcze jedną rzeczą, którą zrobiłem, która była bardzo ciekawa, to udostępniłem ją w wersji tylko testowej dla jednego konkretnego maila. Czyli nie udostępniłem tego wszystkim możliwym użytkownikom, a udostępniłem to tylko osobom testującym, czyli sobie samemu w praktyce, aby, o właśnie, tutaj w zakładce odbiorcy testowanie, czyli nikt zewnątrz nie ma do niej dostępu, natomiast tutaj w użytkownikach testowych podałem swój mail, którym się loguję, no i tak naprawdę to wystarczyło do tego, żeby ta aplikacja była już dostępna dla mnie wewnętrznie, lokalnie, jako aplikacja skończona. Czyli w konsekwencji, jak tutaj była wygląd tej prezentacji, tego konkretnego dashboardu, klikałem dodaj kalendarz, dokładnie tak samo jak w tym, o tutaj, tak jak wspomniałem, to jest poprzedni widok, specjalnie go zostawiłem, zapisałem sobie, żebyście mogli to zobaczyć, to po kliknięciu połącz z Google, po prostu wyśle ci normalne logowanie do Google'a, loguję się tym mailem, który podam jako mail testowy, żeby miał dostęp do aplikacji i kalendarz już zaczął się wyświetlać właśnie w takiej postaci. Więc to właściwie tyle, jeżeli chodzi o stworzenie tej aplikacji. Horizons jest naprawdę nieocenioną aplikacją, jest rewelacyjną, spektakularną aplikacją. Mam tutaj 10 tysięcy jeszcze pomysłów, które można wykorzystać, no ale teraz ten najważniejszy czas to jeszcze wykorzystanie jednej funkcji. Więc żeby jeszcze wyświetlić to na swoim ekranie, to potrzebuję adresu strony internetowej. Ten adres roboczy, który dostaję do Hostingera, mógłbym tam podpiąć swoją domenę, jeszcze jakieś hasło czy tego typu rzeczy, ale zamiast tego, jakiś czas temu, stworzyłem swojego prywatnego, własnego, na swoje własne potrzeby, skracacza linków. Jeżeli to Cię interesuje, daj łapkę w górę, daj komentarz, daj informację. Przygotuję tutorial, jak krok po kroku przygotować tego typu skracacz linków. Zasada to jest bardzo prosta, jak w przypadku każdego innego skracacza typu Bitly, czyli wpisuję sobie adres strony internetowej, mam tu dodane moją domenę skipwork.click i wystarczy sobie tutaj dopiszę jakiś krótki skrót, na przykład kalendarz. I wystarczy teraz, kiedy go utworzę, skopiuję ten adres. No i ten adres strony internetowej będzie prowadził już do mojego kalendarza. I oczywiście sobie zrobiłem ten link maksymalnie krótki, żeby tam łatwo mógł go sobie skopiować i wyświetlić na moim ekranie. Więc później tym przyciskiem na pilocie musiałem wyklikać adres strony internetowej. No i chodźmy sprawdzić, czy to działa. Czy to, co teraz próbuję zrobić, ma jakikolwiek sens? Prawdopodobnie nie, ale i tak chcę to zrobić. To jest lodówka. Ona jest duża. Naprawdę jest całkiem spora i w dodatku tu jest dodatkowo niewiele miejsca, więc jeszcze nie wiem, jak to wykombinować. Chyba będę musiał jakąś wysunąć na siebie i mam nadzieję, że tam zostały jakieś zasilacze. Więc... Ała! Żona mnie zabije. A tak wcześniej wyglądał ten kalendarz. On jest magnetyczny i teraz właśnie czas go zdjąć i powiesić ten nowy. Więc to, co zaraz zobaczysz, to moja kolejna wtopa. Tym razem, kiedy montowałem już mój kalendarz do it yourself interaktywny, to nie włączyłem mikrofonu. Więc mam nadzieję, że montażysta to zmontuje w taki sposób, że to tam było z offu i będę wyjaśniał, co tam gadałem. Więc no tak, to zapraszam teraz do montażu tego kalendarza. Tak, więc wymyśliłem tak bardzo sprytnie, że od strony lodówki z tyłu zaczepiłem na rzepy zarówno przedłużacz, jak i Mystika, żeby tam można było mieć do niego dostęp. Całość też konstrukcji jest na rzepy, wisi w sposób taki bardzo mocno praktyczny. Wydaje mi się, że to uszkodzę w ogóle. No i po podłączeniu się okazało, że chyba mam dokładnie ten sam problem, to znaczy nie ruszyło i bardzo miałem nadzieję, że to będzie już koniec tego problemu i że to łatwo zadziała i że już wszystko będzie śmigało, ale się okazało, że najpierw podczas ruszania się rozłącza, musiałem poprawić kabelki. No a zaraz potem znowu z powrotem wsunąć całą lodówkę. No i właśnie, okazało się, że Ola musiała przyjść i trzymać mi monitor w górze i w końcu się udało, no bo musiałem podłączyć z powodem Mystika
do ekranu, a potem do, z powrotem do tego małego ekranu. No i tak, tak wygląda kalendarz, wygląda całkiem ładnie. Jest prognoza pogody, którą właśnie pokazuję paluszkiem, jest cały kalendarz. To czas na podsumowanie. Czy warto było robić ten kalendarz przez ostatnie kilka dni i przez wiele godzin gadać z czatem, jak połączyć API, Google Console Cloud? Czy to jest ładne? Nie wiem, choć się domyślam. Czy żona pozwoli mi ten kalendarz zostawić? Nie wiem, choć się domyślam. Mi było bardzo miło. To był bardzo ciekawy eksperyment, bardzo ciekawa rzecz. Jaram się tym, że mogłem to zrobić, że dzięki wam, dzięki ludziom, którzy oglądają ten kanał, mam też środki na to, żeby tego typu rzeczy robić. Przede mną jeszcze dużo ciekawych inicjatyw. Chcę zbudować saunę, chcę zrobić trochę innych tematów. We wszystkich nich nie jestem profesjonalistą. Drukarka 3D, będę drukował różne rzeczy, zresztą być może już na kanale jest materiał na ten temat. Dziękuję! To koniec tej przygody. Mam nadzieję, że dobrze ci się to oglądało i że to było dla ciebie ciekawe. A ja wracam do swoich agentów AI i do roboty. No to co? Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.